Zbroja Boga. Zbroja, która posiada wiele przeróżnych, mocnych enchantów połączonych razem. Jest na tyle silna, że każdy jej posiadacz może stać się wielkim zagrożeniem dla minecraftowego świata. Jest na tyle ciężka do zdobycia, że w tym materiale postaram się ją zdobyć w przeciągu 24 godzin. Sprawa wygląda jasno. Naszym pierwszym zadaniem będzie znalezienie Ancient City i zabicie Wardena, aby za pomocą jego serca odpalić portal, w którym znajdziemy potrzebne itemy na ulepszenie naszej zbroi. Jednak jak się okazało, był to poważny błąd, który za chwilę zobaczycie. Udało się, mamy to, jest! Deep Dark! Eso! Łatwo! Jak ja mam tam przejść, halo? Dobra, jedyny sposób. Tędy. Czy trzeba tam w dół jednak iść? O cholera, czy tu Freddy Fazbear? Nie, Freddy. A Fryderyk! Kurde, no dobra, oj, lecimy teraz tędy. Kopać! Dobra, chyba to widzę. Widzę me przeznaczenie, do którego zmierzam. Zbroja mi nie padnie, dobra. Strzały miałem wsiąść, oj, kupa. My już jesteśmy? O kurde, jak szybko. No teraz to jesteśmy w czarnej dupie. Nie, gadę, że tu nie ma. Stary wstał, spadamy. Jasna cholera, na mapie jest, pode mną jest, cholera jasna. Zawał, ja mam zawał. Tylko żebyś tu nie przyszedł, kolego. Jak ja mam cię teraz wyminąć? Ty stoisz idealnie na przejściu. On tu wchodzi, tak? Kurde, spadaj. O Boże. Ja mam go zabić, tak? Nie, Boże Święty, jestem debilem. O kurde, ale się osrałem. Nie, nigdy tak więcej. Co się jednak okazało, przeliczyłem się ze swoją pewnością siebie, gdyż później zginąłem przez swoją głupotę nie raz, nie dwa, a 5 razy. Przez próbę zabicia Wardena z dość słabym wyposażeniem straciłem tyle czasu, że stwierdziłem, że muszę zrobić nowy plan. Chodźmy na razie, zdobądźmy wszystkie enchanty. Zróbmy najlepszą zbroję i wtedy możemy spróbować z Wardenem. Ja bym jeszcze szybko poszedł, się wrócił i zobaczył, czy we wiosce, co przed chwilą patrzyliśmy, jest siano. No, brakuje nam trochę jedzenia, mamy 17 chlebów, a tyle nam nie wystarczy. Dobra, widzę bloki siana, super. O kurde, panie. Kurde, teraz nam na jedzenia starczy cholerę. Ej, dobra, tego jest za dużo, halo, stop. Chciałem tylko parę bloków. Mamy... 2,5 staka. Ty, jestem w szoku amoku. Dobra, nie ma co narzekać. W końcu nie będziemy chodzić głodni. Dobra, zostało nam chuj mało czasu. Musimy już lecieć. O kurczę, jeszcze czekaj, bo potrzebuję lapisu. Lapis. Teraz pytanie, czy ja go mam? To będzie dopiero teraz jazda. Dobra, na razie tyle musi nam wystarczyć. Lecimy już, nie ma co. Dobra, nasza cudowna farma. No i super się już zbierają koledzy. Tak głównie wyglądały mniej więcej moje ostatnie godziny grania poprzez zbieranie expa i enchantowania książek oraz zbroi. Niestety musiałem przerwać ten proces przez brak lapisu, co zmusiło mnie do wybrania się w głąb kopalni. Co się jednak okazało potem, był to strzał prosto w dziesiątkę, ponieważ dalej nie jestem w stanie uwierzyć, co tam znalazłem. Zresztą zobaczcie sami. Nie, gadaj, ja wiem, gdzie jesteśmy i ja. To jest nasze kochane miejsce, w którym chyba umarliśmy ostatni raz. Pojdzie się kiepsko. Lecimy tu. Dobra, zdobądźmy tą już zbroję. Nie bawmy się. O, repy. Idealnie. Idealnie się chwyciłem. No i spaliłem fajerwerę i prawie zdechłem. Super. I aj nie, no kurde, daj mi wejść. 2 repy. Idealnie. Teraz to ja mogę ginąć. Teraz mi gówno zrobicie. Hehehe. A nie bijcie mnie. Kurde, dobra. To jest zawalista ta struktura. Więcej zdobędę enchantów. Mniej będę musiał spędzać czasu. Mi się to podoba. I kolejne 2 koksy. Nie. Dobra, łatwo. 4 koksy. O, 30 level wbiłem jeszcze, super. No, gdzie tu może być? Myślałem, że to 3 koksy, ale dobra, mamy mending, super, elegancko. I dalej!
No 6 koksów! Jak? Co się dzieje? Co się dzieje? 6 pierdzielonych, mocnych koksów. Kurde, superancko. I kolejny osiem koksów, co się dzieje? Co się dzieje? Ja jestem w szoku. To jest za dużo. Mieliśmy zbroję. Mieliśmy coś tylko znaleźć. Paść tylko na chwilę, znaleźliśmy 8 koksów. Ale tu się nam przyda na walkę. I dalej wpadłem, dobra. Chodźmy tutaj. Nie ma wyjścia, chociaż nie, jest. Czy znajdę drogę ucieczki? Teraz się okaże. Ja szukam drogi ucieczki, to ty zostaw suba i lajka oraz dzwona. To nasza wioska? Chyba tak. Tak, nasza wioska. Ty, bo jesteśmy już wysoko. Dość wysoko. O, jest pole. Nie przypominam sobie, żeby tu był biom śnieżny, ale dobra. Czekaj, co? Śnieg tu spadł? 10 koksów, ha! Jaki fart, 13 refów. No i kurde, no co jest? Tak gdzieś wszystko idealnie siada. 18, kurcze. O, 10. Breaking 3, Respiration 3, Aqua Infinity, Protection 4, jest idealnie. Teraz, drogi widzu, wytłumaczę ci, po co za chwilę będę enchantował książki na oto te zaklęcia. Bo zaraz powiecie przecież, ej, ale z tego nie da się przecież połączyć ze zbroją Protection. I fakt, Minecraft nie pozwala nam na połączenie tych zaklęć razem, ale czy na pewno? Cofnijmy się do 13 marca 2019 roku, kiedy to Mojang wypuszcza snapshot 19.5.12a do Minecrafta 1.14 Village and Pillage. Niby nic dziwnego, normalny snapshot i tak dalej. Jednak gracze odnaleźli buga, a nawet funkcję, która przez chwilę była w Minecrafcie z nami, którą było łączenie przeróżnych enchantów na zbroje, takich jak Protection, Spire Protection, Blast Protection i Projectile Protection ze zwykłym Protection. Taka zbroja pozwala nam na bardzo wiele możliwości. Dobra, tu coś będzie jak nic. Oj, proszę bardzo, creepery. To, co lubię najbardziej. O kurde, tu głęboko jest. Lubię takie coś. Ej, dobra. Tu jest Deep Dark jeszcze. O kurcze. No to nie idziemy tam. Chociaż, może tutaj coś znajdziemy. Dobra, wątpię, jednak nie znajdziemy nic. Trzeba będzie się cofnąć do góry teraz. Ale weźmy sobie resztę, przyda się. Do różnych mechanizmów w przyszłości. Jesteśmy, dobra, 3, 2, 1, 0, o, idealnie. Przecież mi się wydaje, że tu już kopaliśmy. Podobnie jest strasznie. No, tak podobnie to wygląda, ale dobra, się nie przejmujmy. Lećmy. Coś musimy znaleźć. Przecież parę lapizu, troszeczkę. Zbierzmy po prostu wszystkie rudy, które tu są. Jest pięknie, lapis. Dobra, z takiego lapisu to na pewno będzie stack. Przynajmniej stack będzie. Ile dokładnie to nie wiem, wyłączmy sobie to, bo mi to niepotrzebne. Uii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 
jeszcze niepotrzebne, tylko lapis chcę, nawet diamentów nie chcę. Reson się przyda do innych mechanizmów, które planuję w przyszłości zrobić. Co diamenty? Diamenty. Tak dziwnie wyglądały akurat. Dobrze, że to były diamenty. Wróćmy sobie na górę tutaj. A, się zadusiłem w sianie, nie, czekajcie, chwila. Idealnie. O, bo ja to rozwalam na hita, okej. To mi się podoba. No nie, dalej kopalnia, kurczę. Czemu nie ma lapizu? Tyle go tak zawsze na światach w pizdu miałem, a teraz ani jednego. I to gówno małe jeszcze. Pierdzielać. Nie ma tu nic ciekawego, weźmy tylko pochodnie. Nie wiem, nie znajdę tego, naprawdę. Chociaż czekaj, bo jestem na 32 poziomie. Ci tu i niżej, gdzie tu będzie coś niżej, tutaj. Ostatnia szansa na wkopanie. Dobra, idealnie jesteśmy na czanku. Do pierwszej rudy wykopane, jak coś wykopiemy, to spadamy. Gdzie jest ten pieprzony lapis? No nie ma ani jednego, ani jednego. To jest żart. Dobra, piernicze, to wracamy. Kopalnie zawaliście. Jeszcze jedna skrzyneczka i jeszcze jedna. No i elegancko tu jeszcze dajmy sobie i pięknie lecimy. Wszystko się dobrze zapowiada, jesteśmy na dobrej drodze. Dobra, zaczynamy produkcję naszych książeczek.
Dobra, ogólnie patrzyłem na testowym świecie i na wszystko potrzebujemy prawie 150 expa. Jak to zbierzemy, nie wiem, ale musimy dać radę. Więc na razie zbierzmy te wszystkie te książeczki. Superancko, dobra, Blast Protection mamy wszystkie. Elegancko, czyli brakuje nam teoretycznie projectile'ów. A to się ogarnie na szybko. Dobra, niech się napełnią. Lecimy. Nie, no nie wierzę, że nie ma. Że ani jednego. Czyli potrzebujemy jeszcze trzech takich książeczek. Czy musimy iść dalej, kopać lapki, siha. Ale to jest męczące, naprawdę. To kopanie lapizu. Niestety przez moje upośledzenie zapomniałem włączyć nagrywania. Ale w skrócie, co zrobiliśmy? Tak jak przedtem, zacząłem kopać pomiędzy czankami i jakimś cudem tak mi szczęście dopisało, że trafiłem w idealne miejsce pełne lapizu. Po zbiorach wiedziałem, że tyle surowca wystarczy mi, aby dokończyć enchantowanie. Zrobione. Udało się. Najsik. Wszystkie enchanty, które będą nam potrzebne. Jestem zadowolony z tego. W sumie, no jak już tu jesteśmy, to można by było ten łuk już zrobić. Flame, o, flame się przyda. Flame'a weźmy. Dobra, idealnie, infinita. No i infinita, pięknie. Czy może tak będzie taniej? Nie, nie będzie taniej. Dobra, jest pięknie. Jest przecudownie. Musimy zebrać około 150 expa, z tego co wyliczyłem, aby połączyć wszystkie te enchanty. Potem przerzucimy się na wersję 19W12A i tam zmienimy, tam zenchantujemy sobie całą zbroję. Wtedy wrócimy tutaj i będziemy mogli zawalczyć z naszym głównym problemem. Naszą przepustką do wymiaru Deep Dark. Dobra, w międzyczasie zanim nabijemy ten level, to już wolałbym sobie ogarnąć hełm i na buty mending, spodnie Swift Sneak, no i jeszcze parę mendingów, ale to potem zrobimy. Ogarnijmy Swift Sneaka. Oho, bo koledzy się nie zdespawnili. O kurde, dobra. No to polatane. Chyba mnie nie znajdzie. No to pierdoła, mnie nie znajdzie. O cholera, niepotrzebnie stanąłem. O, jakiś mój trup leży. Oj, dupa jednak mnie zobaczył. Nie wiem, gdzie lecę, au. Dobra, może być. Nie ma go nigdzie. Nie ma? Nie ma dziada. Ja bym tam ogólnie poleciał jeszcze, o tu, oła. Tu jeszcze nie byliśmy. A tu mogą być ciekawe fanty. Może tu znajdziemy swistnika. Od czegoś trzeba zacząć, trzeba zobaczyć. Tylko tu musimy uważać. Oj, oj, oj. Nie, tylko żeby na to nie stanąć, o kurde. Dobra, i są słodki, idealnie. No i tu już dzieci, nasza się droga kończy. Już się boję nawet chleb zjeść. Dobra, mamy swistnika trójkę. Super, elegancko. Dobra, może jeszcze jakieś koksy znajdziemy na walkę. No nie ukrywam, się przydadzą. Przyda się spora liczba. 10 koksów to raczej nie wystarczy. Jak mamy zabić takiego bydle. Dobra, mamy Swift Sneaka, superancko. Dobra, czyli wszystko mamy. Mamy Swift Sneaka, tylko czy ja go wziąłem? Dobra, teraz lecimy z levelem. Około 150 leveli muszę wbić. To będzie masakra. Dobra, chyba tyle expa wystarczy. Tak mi się wydaje. Jak będzie, to nie wiem. Dobra, weźmy wszystkie itemy, które są nam potrzebne. Dobra, chyba wszystko mamy. Dobra, możemy lecieć. Możemy iść zacząć enchantować. Możemy zaczynać misję. Dobra, musimy gdzieś tutaj lecieć na morze. Dobra, tu sobie platformę zrobimy. Rach, ciach, idealnie. Gdy stwierdziłem, że jestem już gotowy, przyszedł czas na obniżenie wersji Minecrafta z 1.21 na 19W12A. Dobra, jesteśmy na wersji. Zmieniłem wersję. Dobra, zobaczmy, czy się uda. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj mamy zmniejszony render distance. Tu jest zmniejszony, idealnie. Dobra, patrzymy, czy tu zadziała. I uwaga. Okej. Jest noc. Trochę głupio zrobiliśmy. Ale dobra, jak jest, to jest git. Dobra, tutaj na spokojnie, na szybcika. O, tak będzie git. Patrzymy, czy się da połączyć wszystko. Idealnie, dobra, teraz buciki, tu 14, idealnie, 34, dobra, udało się, teraz się przemieńmy szybko na wersję, dobra, mamy to, zbroję, więc teraz musimy szybko lecieć do endu, i elegancko mamy, dobra, pięknie,
Dobra, teraz możemy iść. Teraz możemy się bawić. Dobra, wszystkie nasze rzeczy bierzemy. Dobra, chyba tak, lecimy szybko do Netheru, zbieramy Netherite i lecimy na walkę. Jest! Witamy. Bardzo serdecznie. O, idealnie, dalej w końcu, super. Czyli mamy już 8. O, dobra, najsik. O, dobra. Super. Dobra, zróbmy to szybko i zróbmy netherite'ową zbroję. Tylko jeszcze potrzebuję naszych kochanych diamentów. Gdzie jest nasz smithing table? Jest tutaj. Szybko pieczemy to i lecimy. Dobra, w międzyczasie zróbmy to. Potrzebujemy 4, tak? Dobra, mamy 4, idealnie. I w końcu udało się. Myk i myk. Netherite'owa zbroja. Na Better Minecraft'cie. Coś pięknego, niesamowitego, dobra. Po stworzeniu netherytowej zbroi zacząłem się porządnie przygotowywać na walkę, która miała dojść od samego początku, czyli walka z Wardenem. To jest ten moment. Walka o śmierć i życie. Tylko sprawa teraz wygląda jasno, niech się zdespawnią wszystkie. Bo z tyloma to nie ma szans, że będę walczył. Musi parę zdechnąć. Decydująca walka. Mamy. Nasz przeciwnik wyszedł. Zawaliście? Dobra, to jest to, na co wszyscy czekali. Rozpoczynamy walkę, dobra. Dobra, ile stracił? Ja nie widzę. Dobra, 100 HP stracił. Zajebiście. Dobra. Okej, rep szybki. Dobra, szybka perełka. Teraz gdzie on jest? Tu jest, tu jest. Dobra. Łuk szybki. O cholera, dobra. Szybki refik. O cholera, czekaj, bo on jest tutaj. Dobra. Refik się nie przyda. Koks szybki. Dobra, lecimy. Lecimy z tobą. Łatwo. Już nie łatwo. Dobra. On się udało. Ile ma? O, HP stracona. Łatwo z tobą. Dobra, muszę się wyminąć teraz. Lecimy tam. Dobra. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra. Szybki ref. Dobra. Chodź tu. Dobra, szybki refik jeszcze. Ile masz? Tyle. Dobra. Oj chuj. Dobra. Lecimy! 40 szybko HP! Nie zobaczyłem, ile mam HP, o kurde! Dobra! Ostatnia szansa! Teraz giniesz! Giniesz! Nie! Yeah! Udało się! Zabiliśmy go! Jest! Jest! Mamy to! Mamy to! Udało się! W dupie to mam, dobra! Musimy szybko tego kolegę wyłączyć i lecimy tutaj! Dobra, a czekaj, chwila! To musimy szybko jeszcze zniszczyć! Ale udało się! Jest! Dobra! Niestety nie udało mi się nagrać tego, co przedtem miałem. Po walce z Wardenem wyłączyło mi się nagranie. Zajebiście. Ale dobra, w skrócie co? Okazało się, że do zrobienia zbroi Wardena musimy zabić ich jeszcze parę, aby dopiero zrobić ją, ponieważ potrzebujemy itema, który się nazywa Warden Carapace. I właśnie to tylko z niego wypada. I właśnie teraz kminię, żeby zrobić farmę Wardenów. Tak na szybko, jeżeli to się nie uda, jeżeli z tego nie będzie wypadać, to już ja nie wiem, co mam zrobić. Wtedy to ja już się całkiem poddaję. Więc to jest nasza ostatnia deska ratunku, więc teraz szukam materiałów, zbieram je szybko, robimy farmę i patrzymy, czy to będzie działać. Mam nadzieję, że to się uda. Zostało nam, nie wiem, 6 chyba godzin do zakończenia challenge'u. To jest za mocna farma. To jest za mocna! Co jest? Ej, dobra, czyli mamy to. Udało się, ta farma działa, ale zdechłem. Dobra, ja się tym nie przejmuję. Ej, dobra, czyli udało się. Musimy tylko Warden, te fantomy teraz. Ile? 15 minut może? 15 minut mnie nie było. 15 minut, tyle dziadostwa. Kurde, co jest? Ej, nie, dobra, to jest za mocne. To jest za mocne. Coś wywołałem, ale nie obchodzi mnie to. Nie, dobra, to jest za mocne. Teraz pozostaje nam tylko czekać na fantomy. Proszę, niech przylecą. Do końca challenge'u pozostało bardzo mało czasu.
a jedynie co mi brakowało to błony fantoma, który pojawia się po trzech nieprzespanych nocach. Niestety zbyt długo czekałem na nie, przez co prawie mogłem przegrać challenge. Prawdopodobnie Minecraft miał jakiegoś buga, ponieważ przez prawie godzinę nie mogłem znaleźć ani jednego fantoma. Nie wiem z czego to wynikało, ale powoli zacząłem tracić nadzieję. Przeglądając wszystkie sposoby, jak można inaczej pozyskać ten item, natrafiłem na pewien sposób, który był ostatnią deską ratunku. Mówię tu dokładnie o pewnej profesji villagera alchemika z pewnej modyfikacji, który za 5 emeraldów jest w stanie sprzedać nam błonę fantoma. Szybko zrobiłem stację, której potrzebował i rozpocząłem z nim ostateczny handel, który zadecyduje, czy wygram challenge, czy też nie. Teraz to musi siąść, jak nie siądzie, to nie wiem. Dobra, pamiętam, że tu były wieśniaki. Dobra, ja muszę zobaczyć, jakie to są wieśniaki. Jeżeli to są te dobre, to jest git. Idolo. I zabrakło emeraldów, nie. Blokujesz, odblokowałeś, dobra. Dzięki ci, dobry człowieku. Jak odblokujesz, to będziesz najlepszy. Proszę cię tylko, odblokuj to. Odblokuj tę ofertę. Musi być membrany, muszą być te membrany. Proszę cię. Jak będą te membrany, to nie wiem. Kupię od ciebie wszystko, cię wymaksuję na maksa. Nie chcesz kupić, ja pierdzielę. Zabrakło eme. Dobra, szybko jeszcze po eme. Ulecimy. Czemu te membrany fantoma tak się trudno zdobywa? Ja tego nie rozumiem. To jest niemożliwe, że one są aż tak ciężkie do zdobycia. Dobra, tu jesteś, kolego. Zresetowałeś, nie zresetowałeś. Czemu? Zresetuj się, bo już jest koniec dnia, no nie. Ja to już chyba GG. Ludzie, ja tu o czas walczę. Dobra. Będziemy zobaczyć, czy będą teraz błony fantoma. Proszę. Stało godzina 12 minut. Proszę was, proszę, proszę. Błony, błony, proszę, 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 proszę. Jest! 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 Dobra, dobra! Jest! Jest! Uda się! Uda się! Uda się nam, uda się nam! My teraz musimy sprzedawać w pierdylion tych patyków. Wszystkie patyki do sprzedania, wszystkie! Wszystkie idą do sprzedania. Od razu dawać wszystko. Sprzedawać mi patyki. Dobra, dawaj już. Już ci tu sprzedam wszystko. Powinno się udać. Chociaż i nie, nie uda się. 14 razy, chociaż nie, dobra, powinno się udać, zobaczmy. Zobaczymy, zależy ile nam sprzeda. 12! Odblokuj oferty, człowieku, proszę cię. Odblokowałeś! 13! 14, 15, jest. Czy udało się? Chwila, moment, zobaczymy. Chwila prawdy. Czy idealnie trzeba tyle? Czy trzeba 14, 16? Membran. Uwaga. Jest! 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 Mamy to! Mamy to! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Jest! Jest! Udało się! Udało się! Wygraliśmy to! Udało nam się zaliczyć ten challenge. Zbroja Boga. Najlepsze enchanty z najlepszych. Udało się nam to zrobić. Najlepsze narzędzia. Najlepsza zbroja. Z nią nie mam normalnie podjazdu. Udało się. Udało się. Mamy to. Jestem z ciebie zadowolony.